Boże, dzień dobry, dzień dobry. Ale spuchłam, masakra. Kochani, patrzcie na to. Za oknem jest zielono. Za oknem jest zielono. Niesamowite. Fun fact o mnie jest taki, że nienawidzę mieć nieposłanego łóżka. I to jest pierwsza rzecz, którą robię, no dobra, może nie pierwsza, ale jedna z pierwszych rzeczy, którą robię po wstaniu z łóżka, po prostu je ściele i to jest chyba jedyny dobry nawyk, jaki potrafiłam wprowadzić w swoim życiu. Brawo ja, a jeszcze może szybko wam pokażę, jakie mieszkanie jest, bo tutaj jest wejście, malutkie mieszkanko, ale spoko. Jest wszystko, co potrzeba, no nie? Jest łóżko, moja waliza, no ale tutaj od wejścia mamy stoliczek, telewizor, na środku stoliczek taki, wiecie, jadalniany, aneks kuchenny, dwa okna, normalne i takie dachowe. I tutaj jest łazienka, no taka jak łazienka, prysznic, toaleta i umywalka. Ale uważam, że jest urocze to mieszkanko, naprawdę. Super to mieszkanie, jest przy parku, jest w centrum, a jest spokojnie. No i ta lipa w ogóle tutaj, jejku, niesamowite. Kto by pomyślał, że mnie takie rzeczy będą po prostu wzruszać, no? Dobra, jest 7:42, ja nie ukrywam, że ja miałam w planie wstać o godzinie 6:00. Ale się nie udało, bo poszłam spać o 2:00, a dzisiaj mamy dzień pełen wrażeń. Mam do odebrania coś ekscytującego. I co? Chodźcie ze mną. Akcja paczkomat po prostu niesamowita. Zaraz wam pokażę, nie mogę w ogóle tutaj trafić. Dobrze, że jakaś dobra duszyczka załączyła zdjęcie na Google. Masakra. Popełniłam zakupy w Rossmanie i w ogóle tutaj mam paczkę. Otwórzmy ją może od razu, bo ja nie wytrzymam. Nice. Cudownie. Teraz już minie straszne kręcenie w słoneczną pogodę. Dobra, ale co ja tutaj kupiłam? Bo kupiłam kilka fajnych rzeczy. No mam, wiadomo, jakieś tam waciki, rzeczy, których nie chciałam brać z domu. Mam szczoteczkę do zębów, pastę, mleczko do ciała z Only Bio, malina. Przepięknie pachnie. I w ogóle mam, wzięłam też dwa żele pod prysznic, malina i kokos. Też przepięknie pachną. Tam tyle czasu spędziłam, więcej niż powinnam. Wziąłam sobie też wcierkę z Only Bio, ponieważ no, fajne ma opinie w internecie. Z Only Bio też wzięłam szampon mocny, nie wiem, taki wybrałam. Nie wiem, czy to był dobry wybór. Zobaczymy. Szampon suchy. Wzięłam sobie wodę micelarną do demakijażu, gdybym potrzebowała. Blue Matcha, fajnie wygląda też. I dużo ma w składzie, ma dużo naturalnych składników. Oczywiście pianka i spray do włosów standardowo. I wzięłam sobie tutaj dwa takie antyperspiranty. No i standardowo mój ulubiony Lenor do płukania. Wziąłam takie kapsułki, ponieważ wyglądało na to, że najbardziej się opłacały. Teraz się ogarnęła,
Inny był plan. Faktycznie myślałam, że najpierw pojadę odebrać to, co mam odebrać, a później wrócę tutaj, ogarnę się i pojadę do kliniki, ale stwierdziłam, że... Którą mamy godzinę? 11 chyba? Tak, że lepiej będzie, jeżeli ogarnę się teraz, bo jeżeli poniesie mnie czas i tak dalej, to później będę, wiecie, będę się stresować, a po co? Chciałam powiedzieć, że rano jak się obudziłam, to miałam kryzys włosowy, a teraz powiem wam, że po umyciu jest ok, tylko widzę, że zniszczone są te włosy na maksa, nie? Po tej mojej wyprawie z blondem w zeszłym roku trochę jest ciężko, ale ogólnie naprawdę spoko. Spoko się układają jak na ten, wiecie, to, na to jak, w jakim stanie one są, to naprawdę myślę, że układają się spoko. No i po pierwszym myciu z tej innej wodzie jest ok. Muszę się przebrać, bo oczywiście uwaliłam się pastą tutaj do zębów przed chwilą. Przebieram się i lecę, ponieważ mam ekscytującą paczkę do odebrania. Czekałam na nią już tak długo, już chciałam zamówić na Maltę, ale stwierdziłam, nie, Angela, będziesz, odbierzesz, wiecie, na żywo. Także jedziemy. Odebrałam moje paczki. Jeszcze tylko idę po jeden obiektyw i gotowa na dzisiaj. Misja zakończona sukcesem. Mam oba obiektywy. Idę szybko coś zjeść i wracam do mieszkania. O, co tutaj jest? Ogarnęłam sobie obiad i idę na chatę. Wróciłam do domu, tylko w zasadzie po to, żeby zjeść, odświeżyć się i będę leciała do kliniki. Jest 14, ja mam na 16 umówione spotkanie. Myślę, że zdążę się tak odświeżyć, otworzyć to, co kupiłam i sobie na spokojnie zjeść. W tle Planeta Abstrakcja, oczywiście moje ulubione filmy na YouTubie to albo domowe vlogi, albo content podróżniczy. Niezmiennie. Także ja się tutaj zabieram za to cudo. Będę go zjadł. Poczyniłam pewne zakupy. Słuchajcie. I to jest ważniejsza torba, ale nią się zajmiemy zaraz. Wpadłam do handlu po drodze i tak naprawdę super się złożyło, ponieważ kupiłam tam taką bluzę z suwakiem, którą i tak miałam w planie zamówić, ponieważ brakowało mi takiej bluzy, także kupiłam taką bluzę. Wzięłam sobie jeden t-shirt jeszcze dodatkowy do spania, bo był na wyprzedaży. Za 54,99. Co to mam za kluchy tutaj zamiast włosów? Trzeba to jakoś ogarnąć. I wzięłam sobie taką apaszkę do przewiązywania, wiecie, na włosach, nie? Tak. Będę kombinować, bo mi się to podoba. Już sobie te książki upatrzyłam, jak byłam na Malcie. I teraz sobie tylko kupiłam. No oczywiście kolejna część Forsta, ponieważ to jest moja ulubiona seria Mroza. Wzięłam sobie pewne włoskie Lato i wzięłam sobie jeszcze The Infinity Between Us. Takie trzy książki, myślę, że na ten czas, co tutaj będę, spokojnie mi wystarczy. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do rzeczy ważniejszych. Kupiłam nowy aparat. Jestem po prostu taka podjarana, to jest akurat akumulator. Dobra, te obiektywy to otworzę później, bo tutaj najważniejszy jest aparat. O,
tutaj potrzebuję nożyka. To jest aparat z tej serii, którą ja już mam, ponieważ ja bardzo lubię produkty Sony i nie wyobrażałabym sobie przerzucić się na inną firmę na ten moment. Dlatego wybrałam Sony z tej samej serii, jednakże z wymiennymi obiektywami. Tym razem Sony E10. Ok, tutaj jakieś papiery. Nikogo nie interesują papiery w ogóle od tego Sony. No super, że nie dają tego w takim plastiku jak ten poprzedni aparat. O jacie. O kurde, duży jest. Ja też bardzo chciałam aparat, którym będę mogła się uczyć robić zdjęcia. To jest obiektyw 18-105 G Master. Czy wy widzicie, jaki on jest piękny i nowy? No, cudowny. Pięknie wygląda, ciężki, naprawdę ciężki. No i to jest taki obiektyw, który jest zdecydowanie bardziej uniwersalny, więc on mi będzie służył no, na pewno do filmów, ale myślę, że to na nim będę się uczyła robić zdjęć. A tutaj jest jeszcze takie maleństwo, które jest no, do vlogowania, bo ja jednak większość tego aparatu będę, znaczy większość tego aparatu przez więcej czasu pewnie będzie mi służył do vlogowania. I tutaj również mam G Master z tej chyba najnowszej kolekcji Sony 10-20 mm. No i to już jest szerokokątny obiektyw. I właśnie pod ten obiektyw kupiłam filtr, który odebrałam dzisiaj rano. I tak prezentuje się moja nowa kamera. No jestem po prostu zauroczona. Tak będę się vlogować, no nie? Tak będę się vlogować i nie będę się absolutnie tego wstydzić. Moi drodzy, pierwsze ujęcie z nowego aparatu. Nie wiem, w ogóle nie widzę się za bardzo, bo jest stoi troszkę daleko ode mnie, ale 18.30, ja wróciłam tutaj do mieszkania. Zdążyłam tak naprawdę chwilę pogadać z koleżanką i chciałam zrobić taki mały update, ponieważ teraz się lodówka włączyła. Nie wiem, czy to będzie słychać, jest takie buczenie, no, ale miejmy nadzieję, że nie. Słuchajcie, zakwalifikowałam się na tą operację. Ja wcześniej wymieniałam się tylko mailowo z lekarzem i była taka gadka, że jakby, nie wiem, na żywo się okazało, że coś jest nie tak, nie wiem, skóra nie taka, jakby się po prostu okazało, że coś jest nie tak, no to mogą mi odmówić tej operacji. No ale jednak jestem zakwalifikowana, jutro o 9 rano muszę się wstawić do kliniki i ja będę robiła swoją operację w klinice Halux Med. Długo robiłam ten research i niedługo zarazem, ponieważ no wiecie, jaka była sytuacja z wcześniejszą operacją i jak to się wszystko poukładało. Ja w ten sam dzień tak naprawdę znalazłam tą klinikę, aczkolwiek no po prostu przeczytałam chyba każde zdanie, które ich, na ich stronie jest napisane. No i wiecie, no i zaczerpnęłam też porad wśród gdzieś tam osób z mojego otoczenia, ponieważ jak mówiłam, były osoby, które miały operowane te stopy. No i każdy mi mówił, że ta klinika ma bardzo dobre, bardzo dobrą opinię na pierwszy rzut oka i na pierwsze takie spotkanie, taką wizytę konsultacyjną, no to lekarz jest naprawdę bardzo w porządku, bardzo taki, wiecie, no ma takie usposobienie, które mnie nieco uspokoiło i też bardzo fachowo mi wszystko wytłumaczył i odpowiedział na każde moje pytanie. Zdecydowanie dostałam więcej informacji niż u lekarza, który mnie prowadził na Malcie. Jestem
w tym momencie na tyle spokojna, już mając pewne doświadczenia w tym wszystkim i wiecie, wiedząc o co mogę zapytać, na co zwrócić uwagę, co jeszcze, wiecie, jakieś tam niuansiki. Ja o tym też wam powiem, na co zwracać uwagę, ale to będzie na ten temat osobny film, no bez sensu, żebym do vloga wrzucała takie info. Tutaj robię raczej taki update, a właśnie odnośnie całej operacji i zabiegu i tak dalej i przebiegu będzie osobny film, no tylko musi najpierw do niego dojść i muszę wrócić do siebie, żeby to wszystko, wiecie, zebrać w jedną całość. No, ale właśnie tak jak powiedziałam, z pierwszego takiego wrażenia naprawdę bardzo profesjonalni ludzie. Wszyscy, cała obsługa, z którą miałam dzisiaj do czynienia, pani na recepcji, pani, która jest kierowniczką szpitala, pani pielęgniarka, pan pielęgniarz, który mi robił badania, tomografię stóp i rentgen, pani pielęgniarka, która mi robiła kolejne badanie, chodziłam po takiej macie, żeby widać było, gdzie dokładnie nacisk moich stóp pada. No, ja takich rzeczy nie miałam robionych na Malcie, tylko uprzedzam, nie? No, także zupełnie w ogóle inny vibe, profesjonalizm, level po prostu top. Jestem bardzo zadowolona i pod tym względem jestem bardzo spokojna, aczkolwiek no nie ukrywam, że jestem zajebiście zestresowana. Już ten stres, że tak powiem, wchodzi we mnie delikatnie, bo no... To już jutro będzie, wiecie, się działo, nie? No, także taka sytuacja. Myślę, że zabiorę sobie dzisiaj na kolację. Na jakąś dobrą kolację. Zaraz może się, wiecie, ogarnę. Założę coś ładniejszego. Chociaż nie wiem, czy mi się do końca chce, ponieważ jest nie za ciepło. No i tyle, moi drodzy. To jest tak naprawdę ostatni film przed operacją. W klinice samej jest zakaz nagrywania. Może jeśli mi się uda gdzieś tam telefonem kawałeczek nagrać, to nagram, ale też nie wiem, w jakim będę stanie, więc zobaczymy, co się uda nagrać, a jak nie, no to wrócę już do was, jak będę prawdopodobnie z powrotem, z powrotem w domu. No będę w kolejnym mieszkaniu, bo już nie będę wracać do tego i dobrze, bo tutaj nie ma windy. No, także trzymajcie kciuki. A może jeszcze wam w ogóle na szybko pokażę, jak wyglądają na ten moment moje stopy, no nie? To są stopy, które ja mam w tym momencie i to jest, moi drodzy, deformacja, którą ja mam od młodych lat. To jest deformacja genetyczna. Ja odkąd pamiętam, mam takie stopy, ta deformacja się bardzo nie zmienia. Ona no po prostu tak, te stopy długo tak wyglądają, więc trzymajcie kciuki, aby niedługo już były piękne. Na ten moment to tyle. Ja się zaraz zbieram. No i widzimy się w kolejnym vlogu już z operowanymi stopami. Bye! You are